No witam wszystkich, dzień dobry. Mamy dzisiaj niedzielę, 30 października. Ładne słoneczko. Idealny dzień na obchód pól. Zobaczymy sobie wschody, jakie są. Zbóż, które posiałem. Jesteśmy aktualnie na tym jakże popularnym polu. Na całym polskim YouTubie. Na którym tyle sraki się wylało. Pod ostatnim filmem. Ale to nic, co niektórzy ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy, trzeba to brać pod uwagę. O, także przechodzimy sobie. No tutaj chyba ktoś sobie porównał, tak, był osiany później na tym polu. Widzę, że tak się ślad urwał. Troszkę mi tego pola uciekło, no trudno się mówi. Trudno się mówi. Mamy takie jakże piękne krajobrazy. Niestety. O, już jesteśmy na tym polu. Tutaj muszę oczywiście znaczniki pozbierać. Od oprysków samolotowych. O, i tak wygląda te pole. Tutaj posiałem pszenżyto w ilości 200 kg na hektar. Widać, samosiewy jeszcze są owsa, ale pole źle nie wygląda, moim zdaniem. Wszędzie widać, każda ścieżka jest elegancko obsiana, fajnie to powschodziło. Już to ma, ile to ma? Jakieś takie ładniejsze wybiorę. No ze 2-3 listki miejscami. Także można to opryskać. Czekałem, bo wiadomo, nie mam talerzówki, ani żadnego innego agregatu. Dlatego te wschody nie były równe, nie chciałem tego pryskać wcześniej, ale jeszcze może z tydzień. Jak będzie pogoda, czekam i będzie można to opryskać. Jeszcze nie wiem, jaki oprysk zastosować, zastanawiam się. O, no, co to mówić, no, ładnie powschodziło. Nie ma co tutaj się przyczepić. Jedziemy zaraz na działkę obok. No tu już te kolejne, no niestety, zostaną. Dlaczego tego nie równałem? Dlaczego nie było to zrobione agregatem, agregat stoi. Nie było zrobione, bo raz, był już ostatni termin siewu. Druga sprawa, nie miałem po prostu już czasu, a pogoda już zaczęła się robić coraz bardziej deszczowa. Ja już miałem ostatnie dni na urlopie. Także nie miałem po prostu już czasu i możliwości bawić się, głaskać tego. A tam ktoś pisał, że kombajnem będzie źle zbierać. Przecież ta ziemia i tak się jeszcze zsiądzie, a kombaj przecież na samym spodzie nie kosi, tylko zawsze unosi wyżej, także z tym nie będzie żadnego problemu. A tyle, co mi tutaj odeszło w tych kolejnach, to nie jest jakiś drastyczny kawałek pola. Jakby to było w hektarach, no to już trudno się mówi. A te kolejne niestety zostaną już. Na następny rok się będzie równać. A tak to teraz jest fajnie obsiane. Pole zostało wywapnowane. Przemieszałem te wapno glebogryzarką. I zostało tylko opryskać, jakiś dobry oprysk dobrać. I mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Że uda się ukosić, że coś uda się zebrać. Dobra, idziemy na kolejną działkę. Tutaj macie jeszcze rzut z drugiego końca działki, jak to pole wygląda. No, moim zdaniem jest luks. Nie ma do czego się przyczepić. Pięknie to wygląda. Piękniusio. Każdy rządek obsiany, ładnie powschodziło. Ładne roślinki, zdrowe.
Teraz tylko o to zadbać. Będzie petarda. Kolejna działka. Żyto populacyjne, dańkowskie Dragon. Wysiew 90 kg na hektar. Wygląda tak. Tu jest trochę słabsze, bo za głęboko było siane. Mokra była ziemia po deszczach. I dlatego ono troszkę widać jest mniejsze niż te inne, co było siane na pozostałych działkach. Ale mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Dużo samosiewów owsa, ale jestem w dobrej myśli. Jedziemy dalej. Jesteśmy teraz na tym największym polu, tak zwanym beżowisku. Tak samo tutaj zasiane żyto populacyjne odmiana Dragon. Ładnie widać każdą ścieżeczkę obsianą. Listków miejscami jest nawet 4 do 5. Teraz niech mi tu złapie ostrość. 4. Tutaj jest nawet, a tak mówiłem, 4-5 listków jest widoczne. Ale to już z opryskiwaczem można wierzyć, już tam pojawia się troszkę tego ziela. No i wcale tak źle nie wygląda, jak były te wszystkie komentarze, że o, bo ty nie orasz pługiem, to ty nie masz prawa się wypowiadać. Fachowiec wielki, chlebogryzarko robi, nie żadnego agregata, ni nic. Ale jak widać co, urosło. Pole wygląda ok. W gorszym poligonie ludzie sieją i zbierają, także to akurat mnie nie interesuje. Ścieżki ładnie widać, co 10 metrów ścieżka pod opryskiwacz. Innego opryskiwacza na razie nie mamy, także jest ok. Ścieżka, idziemy dalej. Widać ścieżka, każda równa, wszędzie obsiana, ale specjaliści muszą zawsze się znaleźć. Kolejna ścieżka. Dalej równo powschodziło. Zaraz będzie kolejna ścieżka. O, już jest. No, może tutaj trochę słabiej widoczna, ale jest. No i dobra, słuchajcie, ostatnie dwa kawałki, gdzie było posiane żyto. I będziemy powoli spadać do domu. Też tak samo fajnie powschodziło. Ścieżki są zrobione pod opryskiwacz. Wszystko jest tak jak należy. Ładnie każdą ścieżeczkę widać. I tak już w kwestii podsumowania. Co do tego, co widać na filmie, co się u mnie dzieje i co było ostatnio na kanale, w komentarzach. To sami widzicie, że czasami jak ktoś mówi i robi inaczej, to nie zawsze musi oznaczać, że jest w błędzie. Bo jak widać, zboże powschodziło, zboże rośnie, ładnie się rozkrzewia. Nic złego się nie dzieje, a to czy ja będę orał, czy ja nie będę orał, czy ja zrobię tak jak po swojemu, tym co mam, glebogryzarką i zasieję w to, wymieszam ziemię, to wcale gorzej może się nie urodzić. Oszczędzając przy tym czas, oszczędzając przy tym paliwo, nie robiąc sobie kosztów dodatkowych. Oj, tu chyba jesteśmy na ścieżce, tak? Pierwszy to będzie drugi i trzeci przejazd, tak, tu jest ścieżka. Dopryskiwacz. Także powinno to się udać. Zobaczymy. Postaram się zadbać o to, co jest posiane. Opryskać, bo już miejscami tego ziela trochę wychodzi. I powinno być dobrze. Tak jak mówiłem, ludzie w gorsze stanowiska sieją, w gorsze poligony i też zbierają. A te pola jeszcze tragicznie tak nie wyglądają. No to będzie słabo widoczne, bo tutaj pod światło, pod słońce, ale to nic.
chyba ścieżka też tak samo wychodzi. Tak, tu idzie ścieżka. Wszędzie ścieżki porobione na 10 metrów. I czy ja wiem, czy tak tragicznie te pole wygląda? No są te nierówności, dlatego ja mówię, jak nastawiać się już na przyszły rok na jakieś uprawy zboża, to trzeba coś myśleć nad jakimś agregatem, żeby te pole zrobić na luksus. Ale tak, no niestety. Robię czym mam i nie robię sobie dodatkowych, zbytecznych kosztów. Ja wiem, że co niektórzy mogą być nieprzekonani do tego, jak ja robię, ale jeżeli ktoś specjalnie wchodzi na mój kanał, żeby tylko zwyzywać, nie mając racji w tym, no to dla mnie on sam jest skończonym debilem i może tu więcej nie przychodzić, ja go tutaj nie zapraszam.